Górki i dołki. Zobaczcie. Ten piasek był równo usypany oczywiście na samym początku. Niektórzy właśnie się zastanawiają, czy pyszczaki w Malawi przekopują piasek. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tam jest jeden dół, który regularnie zasypywałem swego czasu. W końcu dałem sobie spokój, bo przerzucałem z przodu ten piasek, który tutaj jest, na tył. Natomiast stwierdziłem, że niech sobie robią po swojemu to ich środowisko. Tak więc tutaj macie jeden dołek, który tam jest dołkiem godowym. Potem tu macie drugi dołek, który jest dołkiem godowym. Zobaczcie, nawet aż do samych wzmocnień jest dziura taka głęboka. No ten dołek ma z 10 cm głębokości. Potem tam z tyłu też pokopały mi trochę. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Tutaj na płasko było. To macie tutaj Himalaje. I tutaj widać, z tyłu jest kolejny dołek. Coś takiego. Słabo widać, ale no widać. Tak, tak więc po prostu jedne wielkie górki i dołki. Ogólnie całość wygląda w ten sposób. Widać, że pyszczaki lubią kopać. Ale mi się podoba to. Widać, fajnie sobie porobiły przestrzeń dla siebie ze swoimi dołkami, górkami. O, jak się chowają fajnie. Teraz tam zawsze się gody odbywają regularnie, szczególnie tych, najczęściej tych żółtych, ale też czasem te czarne tam gody prowadzą swoje tarło. No i tak to wygląda, tak więc raczej nie układajcie piasku tak, żeby wam pasowało, bo i tak wszystko będzie przekopane.